Truizmem jest twierdzenie, że trwająca pandemia koronawirusa wpłynie znacząco na bardzo wiele sektorów gospodarki. Kolejne branże starają się przygotować na rzeczywistość, która czeka nas w okresie po pandemii, a jedną z tych, które mogą najbardziej dotkliwie odczuć jej skutki, jest niewątpliwie lotnictwo cywilne. Trudno jest wyliczyć wszystkie wyzwania, z jakimi awiacja będzie musiała się zmierzyć w najbliższych miesiącach, jednak jest kilka kwestii, które wysuwają się tutaj na pierwszy plan. Wymieniłbym to przede wszystkim nieuniknione wręcz bankructwa tych graczy, którzy od dawna borykają się z kłopotami finansowymi. Pandemia COVID-19 już zdążyła pogrążyć kilku przewoźników. Wnioski o upadłość złożyła m.in. Avianca, południowoamerykańska linia lotnicza, jedna z najstarszych na świecie, czy South African Airways, narodowy przewoźnik RPA. W Europie widmo bankructwa wisi nad kilkoma liniami lotniczymi, m.in. Norwegianem oraz regionalną brytyjską linią Flybe, dla których pandemia w zasadzie jest po prostu czynnikiem bardzo przyspieszającym moment zakończenia działalności. Oczywiście wiele dużych linii lotniczych najpewniej przetrwa ten kryzys i wróci do normalnego funkcjonowania, jednak może się to nie obejść bez pomocy ze strony państwa. Już kilka dni temu niemiecka Lufthansa porozumiała się z rządem federalnym w sprawie częściowej nacjonalizacji przewoźnika. Docelowo rząd ma objąć 25% akcji Lufthansy w zamian za dokapitalizowanie w wysokości 7 miliardów euro i dwa miejsca w Radzie Nadzorczej. Linie Air France natomiast uzyskały pomoc opiewającą na imponującą sumę 7,5 miliarda euro od rządu francuskiego w zamian za szybkie wdrażanie strategii rozwoju przyjaznego dla środowiska. A co do naszego narodowego przewoźnika, czyli LOT-u, to również szykowany jest rządowy pakiet pomocowy, którego kwoty jeszcze dokładnie nie znamy, ale zapewne będziemy o niej wiedzieli w najbliższych dniach. A gdy chodzi o to, co czeka nas samych, czyli potencjalnych pasażerów samolotów, to na pewno doświadczymy wielu zmian w reżimie podróżowania. Przede wszystkim trzeba się przyzwyczaić do tego, że osoby towarzyszące pasażerom, na przykład członkowie rodziny podwożący ich na lotnisko, nie będą mogli wchodzić do budynku terminala. Co do samych lotów, przez pewien czas raczej nie będziemy mogli spożywać posiłków na krótkich trasach, natomiast na dłuższych będą one serwowane w specjalnych opakowaniach. Najpewniej podczas lotu będziemy mieli obowiązek noszenia maseczek i zakaz spacerowania po pokładzie bez wyraźnej potrzeby. A jak długo te zmiany potrwają? Trudno powiedzieć. Na pewno znoszenie ewentualnych obostrzeń będzie bardzo powolne i stopniowe, podobnie jak w innych branżach. Niemniej możemy być przekonani, że lotnictwo cywilne na całym świecie będzie podejmowało bardzo intensywne prace, aby system podróży lotniczych jak najszybciej wrócił do normy sprzed pandemii.